Za nami kilkadziesiąt spotkań w całej Polsce, we wszystkich województwach dotyczących demokracji bezpośredniej. Z tych spotkań można wyciągać wiele wniosków, dlatego dziś moim gościem jest Arkadiusz Regiec. Cześć. Cześć Agato, dzień dobry Państwu. Jesteś jednym ze szkoleniowców, który właśnie na co dzień też działa w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, czy zajmuje się crowdfundingiem. Dzisiaj chciałam Cię zapytać przede wszystkim o te wnioski z tych spotkań, które przeprowadziłeś. Jak wygląda demokracja bezpośrednia i w miastach, i na peryferiach, bo przecież udałeś się nie tylko do miast wojewódzkich, czy po prostu miast średnich, ale także do mniejszych miejscowości. Czy można to jakoś podsumować? To prawda, mieliśmy okazję być w takich dużych miastach wojewódzkich jak Katowice, Toruń, średniej wielkości Olsztyn, ale takich mniejszych, Piotrków Trybunalski, Starachowice i gminach Czarna Górna, Ślipcze w Chrubieszowie, w powiecie chrubieszowskim. No to taka cała Polska w zasadzie. W minioną sobotę to był Płock, więc też takie średnie, duże średnie miasto. I faktycznie mogliśmy zaobserwować rozmaity stosunek w tych miastach do demokracji bezpośredniej. Takie przede wszystkim rzeczy, które nas bardzo mocno zainteresowały, to, że po pierwsze temat demokracji bezpośredniej nie jest nieznany lokalnie. Ludzie znają, rozumieją potrzebę takiej demokracji, używają narzędzi w niektórych miejscach, bo na przykład gdzieś tam próbują robić inicjatywę ustawodawczą, albo gdzieś otarli się o referendum. Ale po pierwsze ciekawą rzeczą jest to, że ludzie w tych miejscowościach i organizacje mało w siebie wierzą. To znaczy uważają, że mają małą sprawczość, mimo że czasami bardzo dużo robią. To jest charakterystyczne. Myślę sobie, kurczę, zebrać ileś tam tysięcy podpisów pod referendum i mało w siebie wierzyć? Ciekawe, prawda? To jest taka jedna obserwacja. Druga obserwacja to, że jednak nawet jak znamy te narzędzia, to znamy je, ale niedokładnie. To znaczy, owszem, referendum słyszeliśmy, ale jeżeli nie używaliśmy, to kojarzymy, że referendum to jest odwołanie burmistrza, odwołanie prezydenta, a nagle jest zdziwienie, że możemy za pomocą referendum zmieniać naszą rzeczywistość w naszej gminie, albo że jest coś takiego jak inicjatywa uchwałodawcza, bo ja powiedziałem, że te rzeczy są znane, no ale jednak są też nieznane w większości przypadków, bo byliśmy nie w Piotrkowie, tylko w Starachowicach, tam organizacje lokalne znały, ale w zasadzie to było jedno miejsce. I na pewno takim dużym odkryciem dla stowarzyszeń ludzi działających lokalnie jest fakt, że można zebrać 300 podpisów i przed Radą Gminy przedstawić swoją propozycję uchwały, która musi być głosowana. To jest wielka nowość i o tym faktycznie mało kto słyszał. Z takich rzeczy nietwardych, bo tu są twarde rzeczy, o których mówimy, tak, ale nietwardych, to co zwróciło moją uwagę, no to jest kwestia tego, że jak pytaliśmy, jakie są problemy lokalnie, to ludzie mówią, ciężko sobie radzimy z hejtem. Co robić? Jak wy sobie radzicie z hejtem? Ja mówiłem, że ja sobie nie radzę, ale to moja specyfika. A poważnie mówiąc, no to ciekawe jest to, że ta potrzeba też takiego wsparcia kogoś z zewnątrz. I często powiedzenia, naprawdę robicie dobrą robotę lokalnie, róbcie to dalej, to jest istotne. Taki element pod tytułem gdzieś tam w Warszawie, żeby ta centrala była, która pomaga, to na pewno by się bardzo przydało organizacjom pozarządowym. To na pewno, no widzę, że tutaj jest kilka takich wniosków, na pewno będę chciała jeszcze poruszyć też chwilowo ten temat hejtu. Najpierw jednak się skupmy przede wszystkim na tym, o czym mówiłeś. Główne takie osie
demokracji bezpośredniej, które poruszałeś w trakcie szkoleń, to petycja, inicjatywa uchwałodawcza i referendum lokalne, co ważne, to nie tylko to referendum odwoławcze. Czy one są jakoś względem siebie komplementarne? Już powiedziałeś, że ta znajomość tych różnych narzędzi nie jest dosyć dobra, przynajmniej nie jest taka kompletna. W jaki sposób korzystać z tych narzędzi na co dzień? Czy między nimi są jakieś istotne różnice? Co wskazuje na to, żeby korzystać konkretnie, powiedzmy, z petycji, a nie z inicjatywy? No przede wszystkim my mówimy o dwóch rzeczach. Demokracja lokalna to nie jest wymysł jakiejś grupy szalonych ludzi naszej i idea fix pod tytułem no chcielibyśmy, żeby była demokracja bezpośrednia, no więc są takie narzędzia, używajmy takich narzędzi, bo my mamy taką wewnętrzną potrzebę plus artykuł 4 Konstytucji, że naród sprawuje swoją władzę poprzez przedstawicieli lub bezpośrednio, o czym zapominamy w zasadzie. To jest takie odkrycie konstytucyjne, tak? Że o, faktycznie, lub bezpośrednio. No to gdzie jest ta bezpośredniość? Wtedy my mówimy o tej bezpośredniości. Ale nie chciałbym nas szufladkować jako, tak jak mówię, ludzi związanych z tą ideologią, dlatego że uważają, że idea jest piękna, chociaż jest, bo faktycznie wszyscy jesteśmy równymi obywatelami. Każdy ma prawo zabierać głos i partycypować w demokracji. Swoją drogą od razu coś powiem, Agato, na bieżąco, taki wtręt może boczny, ale no właśnie jesteśmy na dniach, mamy sytuację w postaci przejmowania telewizji przez nowych rządzących i zagwozdki, jak to robić, żeby tą telewizję przejąć, czy to jest legalne, czy to jest nielegalne, są różne opinie, no jest galimatias prawny. A ja sobie myślę, no jaką wspaniałą rzeczą by było zorganizowanie referendum teraz na temat telewizji publicznej. Przecież to by załatwiło sprawę. Dlaczego by załatwiło sprawę? Bo ludzie mogliby się wypowiedzieć w sprawie telewizji. Czy ona ma być publiczna, jak ma wyglądać? I gdyby społeczeństwo, naród się wypowiedział w referendum, wtedy nie byłoby problemu, że prezydent coś zawetuje, że inne rzeczy się wydarzą. Mielibyśmy referendum dotyczące telewizji. Ale przepraszam, bo tak jesteśmy na gorąco, nagrywamy to w dniu, w którym to się wszystko dzieje. Ale to by było piękne rozwiązanie, prawne rozwiązanie, które pozwoliłoby nam wyjść z galimatiasu z twarzą i pokazać, że jesteśmy bardzo demokratyczni. A referendum, zorganizowanie ogólnopolskiego referendum na ten temat to 3 miesiące i mamy decyzję. I naród by się wypowiedział, co robić z telewizją publiczną, jakie organy mogłyby być. No, piękna sprawa. Ale wracając do tej lokalnej rzeczy, no właśnie, chociaż mówię o tym, bo referenda, inicjatywy uchwałodawcze i petycje są bardzo praktycznymi narzędziami. Z jakim my przekazem jedziemy do ludzi? My jedziemy z przekazem do ludzi takim. Budujcie siłę swoich lokalnych organizacji, bo jak będziecie budowali tą siłę, liczbę członków, liczbę wpłacających, będziecie mieli duży budżet, dużo sympatyków, to wtedy będziecie mieli realny wpływ na to, co się dzieje. No bo jak jest nas 3, 5, 7, to jest dobry zaczyn, ale to jest za mało na to, żeby przekonać gminę, ludzi w Olsztynie, Płocku, Toruniu, ale też w mniejszych gminach, prawda, nie wiem, w Starachowicach. Dlatego my mówimy, te narzędzia są świetne do budowania. My taką drabinkę przygotowaliśmy, gdzie mówimy, pierwszym elementem jest petycja. Petycję może napisać każdy do każdego. To może być jeden podpis, bo to przecież petycja może być przez jedną osobę podpisana i władza, dowolna władza w Polsce, ale to znaczy w gminie, ale może nawet w Polsce, musi na tą petycję odpowiedzieć. Czyli pierwszy szczebel jest taki, coś nas boli lokalnie, piszemy petycję. To, że jedna osoba ma się podpisać, to nie znaczy, że nie możemy zbierać bardzo dużo podpisów, tak? Możemy. Możemy zbierać pod tym podpisy i powinniśmy zbierać podpisy pod petycją, dlatego że to pozwala nam złożyć petycję z wieloma podpisami. To jest takie najlżejsze. Od pierwszego podpisu mamy sukces, bo złożyliśmy petycję. Ile zebraliśmy podpisów przy okazji? To tylko dobra nasza, jak to jest 50, 100, 200, świetnie. Składamy petycję, dostajemy odpowiedź. Najczęściej te odpowiedzi są niezadowalające albo
zadowalające, bo faktycznie odkrywają ten problem, który myśmy niejako poprzez formę petycji unaocznili. Teraz, jeżeli mamy taką sytuację, to co możemy zrobić dalej? Dalej organizacja lokalna, grupa ludzi może zrobić inicjatywę uchwałodawczą. Czyli zebraliśmy podpisy pod petycją, złożyliśmy ją, odpowiedź jest albo niewiążąca, taka sobie, nic to nie dało. Przechodzimy do inicjatywy uchwałodawczej. Zbieramy 300 podpisów, składamy na Radzie Miasta projekt uchwały i reprezentujemy naszą grupę społeczników stowarzyszenia. Jesteśmy reprezentantem komitetu, wybieramy osobę, która nas zaprezentuje i możemy złożyć wniosek. I w gminie ten wniosek musi być głosowany. I tak jak mówię, to jest istotna różnica. To nie jest proszenie się o zabranie głosu na Radzie Miasta. To jest konkret. Organizacja przygotowała projekt, zebrała pod nim podpisy, musi zostać wysłuchana i musi projekt być głosowany. Tak jakby go złożył prezydent, wójt, burmistrz, czy też jakiś radny. Organizacja ma pełne prawo do zabrania głosu, a radni muszą nad tym głosować. I jak wiemy, w praktyce w Polsce pojawiają się pierwsze sytuacje, gdzie nawet radni związani z prezydentem no potrafią wbrew prezydentowi zagłosować, jeżeli jakaś uchwała lokalna no budzi zainteresowanie i taką potrzebę zajęcia stanowiska. Więc wspaniała inicjatywa, tak? Czyli petycja. Petycja, coś się dowiedzieliśmy, coś wykonaliśmy, mało podpisów, od jednego. Przechodzimy do inicjatywy uchwałodawczej. No i dobrze, teraz wyobraźmy sobie, że my przeprowadziliśmy inicjatywę uchwałodawczą, a Rada Miasta odrzuciła naszą uchwałę. Mamy casus belli, powód do wojny, powód do następnych działań, jeżeli ten scenariusz czarny się zrealizował. To mamy możliwość referendum. I teraz musimy zebrać podpisy pod referendum. To jest najbardziej wymagająca rzecz, no bo to jest 10 tysięcy podpisów, 10% podpisów osób, które mogą głosować w gminie, no i potem wysoki próg realizacji referendum, no ale mamy taką możliwość. I tu uwaga, lokalnie mamy więcej demokracji bezpośredniej niż ogólnopolsko, dlatego że jeżeli zbierzemy odpowiednią liczbę podpisów, to referendum jest obligatoryjne, musi nastąpić. No bo jeżeli zbierzemy pod referendum ogólnopolskim podpisy, to dalej może do niego nie dojść, tak? Nie ma takiej sprawiedliwości ogólnopolskiej, a lokalnie, jeżeli zbierzemy podpisy, to musi dojść do referendum. Czyli możemy sobie wyobrazić, hipotetyzuję, ale bo tematy parkingów, opłat parkingowych często się przewijały na tych spotkaniach. Nie podoba nam się, chcemy się dowiedzieć, jak to jest z tymi opłatami parkingowymi i ile kosztuje system opłat parkingowych, ile miasto, krótko mówiąc, płaci, żeby utrzymać system, a ile zarabia. Piszemy petycję. Z petycji dowiadujemy się, miasto nam odpowiada i dowiadujemy się, że to jest słaby interes na przykład, tak? No okej, okay, no to piszemy uchwałę, piszemy projekt uchwały i w tym projekcie uchwały mamy pomysł na to, żeby zlikwidować ten system albo rozszerzyć strefę parkowania. No tutaj można wymyślić różne rzeczy. Zmniejszyć opłaty może, bo mówimy, nie no, miasto bardzo dużo zarabia na tym systemie, a my jednak chcielibyśmy płacić mniej. No dobrze, no to mamy inicjatywę uchwałodawczą, Rada Gminy głosuje. Rada Gminy nie zagłosowała po naszej myśli, idziemy do referendum, zmieniamy gminę, bo ludzie zagłosowali za naszym pomysłem i wtedy Rada Gminy i prezydent musi zrealizować wynik referendum. Nie trzeba od razu obalać prezydenta, nie trzeba od razu obalać wójta, ale popatrzcie, zaczynamy, skalujemy, petycja, inicjatywa uchwałodawcza, referendum. I te narzędzia są równie ważne do budowy naszej organizacji, bo zawsze uczymy lokalnie, jak zbierasz podpisy pod petycją, jak zbierasz podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą, jak zbierasz podpisy pod inicjatywą referendalną, zbieraj maile do bazy danych. Dlaczego? No w sposób naturalny mówię, napiszemy petycję i dowiesz się u nas, od nas, jak dasz nam maila, co się z tym dalej działo. Złożymy inicjatywę uchwałodawczą, dasz maila, dowiesz się, co się dzieje. Tak samo z referendum.
My budujemy swoją bazę, bo silna organizacja to jest też kontakt marketingowy z sympatykami, z ludźmi. Więc tego typu akcje są również ważne do budowy siły organizacji lokalnej. Tak. To, co mówisz, tak naprawdę też się powtarza bardzo często w rozmowach z praktykami, które prowadzę, więc rzeczywiście to może potwierdzić, że te narzędzia są skuteczne. My w ogóle jesteśmy teraz w Polsce w takim gorącym okresie okołowyborczym, kiedy trwa jakby to od wyborów parlamentarnych do naszego parlamentu, Sejmu i Senatu, do wyborów parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego. Cały czas się coś dzieje. Z jednej strony wybór nowego rządu, z drugiej strony zaraz już właściwie gdzieś tam w zgliszczach trwają kampanie wyborcze przygotowujące nas do wyborów samorządowych, więc możemy zapominać o tych narzędziach demokracji bezpośredniej, bo jednak mamy teraz ten czyn oddania głosu i przekazania tej władzy. Ale przecież pomiędzy jednymi a drugimi wyborami trochę tego czasu jest, a nasz głos cały czas się liczy. I mamy różnego właśnie rodzaju narzędzia, żeby pokazywać, jakie jest nasze zdanie i na czym nam konkretnym zależy. Tak jak mówisz, cenne jest to, że w gminach, miastach on może mieć ten głos trochę większe znaczenie, bo chociażby mamy właśnie te kwestie obligatoryjne. Na pewno też łatwiej jest napisać inicjatywę uchwałodawczą i zebrać do 300 podpisów, które są jakby maksymalnie wymagane, niż zebrać liczbę podpisów pod inicjatywą ustawodawczą. Mamy też to referendum obligatoryjne w przypadku gmin, w przypadku samorządów. Już się to w przypadku ogólnokrajowego referendum nie zdarza, przynajmniej przy obecnym prawie. Więc warto mieć to wszystko na uwadze. Dziękuję za taki przelot, tak naprawdę, jeśli chodzi o te wszystkie narzędzia. Chciałam teraz powrócić do tych innych wniosków, o których na samym początku mówiłeś. Jednym z nich jakby był ten niski stopień znajomości tych narzędzi. Czego w takim razie brakuje w edukacji, informowaniu, komunikowaniu o demokracji bezpośredniej w Polsce, bo w takim razie jakby to musiało być widoczne podczas tych szkoleń, jak informować obywateli, obywatelki o tych narzędziach, żeby można było je skutecznie wykorzystywać, bo one nie będą skuteczne, jeśli z nich nie będziemy korzystać. Jeszcze Agata, to jest skomplikowane jak wszystkie rzeczy i proste jednocześnie. Skomplikowane dlatego, że bardzo często profesorowie, ludzie, którzy się tym zajmują, ale nawet działacze mówią taką formułkę. Trzeba edukować młodzież i ta młodzież wyedukowana. My sami tak działamy, no bo też przygotowujemy książki do szkół, materiały i Tak. tak dalej. No i teraz to jest świetna ścieżka, tylko że ona trwa 20 albo 30 lat. To nie znaczy, że jej nie należy robić. Jestem wielkim fanem edukowania dzieci, młodzieży w szkołach, tylko że to jest ścieżka 30-letnia. A my nie potrzebujemy demokracji. To znaczy, jak będzie za 30 lat demokracja bezpośrednia, to też świetnie, ale dobrze by było, jakby była szybciej. Bo jej nie ma tak naprawdę w Polsce. Demokracja bezpośrednia w Polsce jest na wpół martwa. Albo może powiedziałbym tak jak Zofia Naukowska, ziarno nie widzi kwiatu. Na razie jest ziarno, ale kwiatów nie ma. Albo te pierwsze przebiśniegi się przebijają. No, co jest potrzebne tak naprawdę? Potrzebne są przykłady. Przykłady są bezcenne. Przykłady sukcesów. Czyli to, że w Krakowie udała się inicjatywa uchwałodawcza i udało się zlikwidować spółkę miejską, która się obywatelom nie podobała, to jest na natychmiastowe działanie bardzo ważne, bo inni mogą z tego wziąć przykład. Więc przykłady są sukcesów. Potrzebne przykłady sukcesów, tak? To jak z tymi skokami narciarskimi, tak? To znaczy, no trzeba zacząć szkolić młodzież, edukować, kiedyś będziemy mieli tych skoczków. A tymczasem Adam Małysz pokazał, że da się skakać i nagle edukacja jest skoczków, no ale czterech innych skoczków mówi, Małysz potrafi, a co ten Małysz się różni? Je tego samego banana, ja jem tego samego banana, w zasadzie to nawet jestem lepszy na treningach od niego. I nagle mamy wysyp skoczków.
Nie szkolenie. To nie jest tak, że rozpoczął się proces szkolenia i po 15 latach oto ma skoczka. Wystarczył Adam Małysz. Tak samo tutaj. Potrzebujemy przykładów sukcesów. Success story, biznesowo to się mówi. Potrzebujemy nie przykładów, że tam ktoś burmistrza odwołał czy prezydenta, bo ja w ogóle uważam, że jeszcze to jest istotne, że często idziemy w takim konflikcie pod tytułem my tu organizacje samorządowe i ten burmistrz i prezydent, który tam jest, że tak powiem, tutaj konflikt. A może niech burmistrz zrobi jakieś referendum albo prezydent. Dlaczego prezydent nie mógłby rozwiązać jakiejś sprawy, prawda? Jest dyskutowana sprawa w mieście. Dlaczego prezydent nie miałby sięgnąć po ten mandat? No bo są strachy jakieś różne. Tak. To tak jak z tą telewizją publiczną. No wyobraźmy sobie, że wychodzi premier Tusk i mówi, a moja inicjatywa jest taka, żebyśmy zrobili referendum na temat tego, czy ma być telewizja publiczna, kto ma nią zarządzać, niech się obywatele wypowiedzą. No bo tak dalej być nie może, zmienić tego nie możemy, bo jest pewien układ, no to decyzja. Tak jak w Krakowie była decyzja na temat lokalnej spółki robiącej telewizję miejską, no to może być referendum ogólnopolskie. No ale znowu, nie chcę o tej ogólnopolskiej, bo jestem na gorąco z tym doświadczeniem, ale jeszcze raz, potrzebujemy sukcesu i potrzebujemy zaangażowania również wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy by stwierdzili, że spróbujmy to zrobić. Spróbujmy wykorzystać narzędzie referendum. Ja będę miał wtedy silny mandat. Na przykład silny mandat, żeby komuś odmówić czegoś, bo bardzo często lokalnie ktoś przychodzi i mówi, bo ja bym tam chciał. No to prezydent mówi, proszę, robimy referendum. I na końcu prezydent mówi, przegrałeś, przegrała twoja opcja. Skończmy ten temat raz na zawsze, a przynajmniej na 5 lat tej kadencji od przegranego referendum. Mówimy o dniu referendalnym, o takiej inicjatywie, opisujemy to, prawda? No, jest dzień referendalny w państwie, a dlaczego nie wprowadzić dnia referendalnego w gminie? Dlaczego gmina, prezydent, rada miasta nie mogłaby wprowadzić dnia referendalnego? Na przykład marzec miesiącem referendalnym w naszej gminie, co roku. To by była piękna inicjatywa. Gminy się zastanawiają, jak PR-owo zaistnieć. Jestem 100% pewien, że jak jakaś gmina w nowej kadencji po wyborach powie marzec miesiącem referendalnym w naszej gminie, i wtedy wszystkie petycje i wnioski i my to referendami załatwiamy. Jezus Maryj. Ba, w Europie o tym napiszą. Podejrzewam, że być może The Economist albo inne rzeczy. Bo o demokracji, bo dzięki demokracji też można stać się znanym, słynnym i dać przykład innym. Więc oczywiście ta edukacja jest bardzo ważna. To jest cholernie istotne, ale bardzo istotne jest używanie tego narzędzia, pokazywanie przykładów. Ale też o tym zawsze mówię, gdzie się demokracja zaczyna w naszej głowie, w naszym umyśle. My często po prostu w ogóle nie jesteśmy demokratami, a gdzie tam mówić o demokracji bezpośrednio. Tak naprawdę bardzo często, jak się nas wielu osób zapytać, to a tam ta demokracja, tego panie, żeby tu ktoś mądry przyszedł, prawda? Ale jednocześnie mówimy, nie no ten Sejm albo ta Rada Miasta, to przecież oni tacy sami jak my. No właśnie, bo demokracja bezpośrednia to jest przyszłość, bo to jest system przyszłości, dlatego że powoduje partycypację obywateli, udział. Kiedyś demokracja przedstawicielska potrzebowała tego, kto potrafił przeczytać uchwałę albo ustawę i mógł ludziom opowiedzieć, o co tam chodzi i wytłumaczyć. My dzisiaj jesteśmy na tyle inteligentni, że nasza inteligencja przeciętna jest przeciętną inteligencją posła czy radnego. Nie są to jakoś wybitnie, nie wiadomo jak wykształceni ludzie, górujący nad nami. No, przynajmniej takie mam wrażenie, oglądając parlament, oglądając posiedzenia Rady Miasta. To są działający ludzie, ale to nie są ludzie, którzy Deus ex machina skończyli ligę 100 najlepszych uniwersytetów i tutaj zarządzają nami. Dlatego musimy uwierzyć w demokrację ponownie. Potrzebny jest ten płomień demokracji i ten płomień demokracji bezpośredniej w nas. Dlatego też jak jeździmy z tymi wykładami, to też mówimy o demokracji organizacji naszej własnej. Bo my często jesteśmy demokratami, demokratami gdzieś tam, gdzie nie my rządzimy, a u nas w organizacji ta demokracja, no to tak niekoniecznie. Tak? Czyli
W stowarzyszeniu naszym to zarząd będzie rządził, bo tam członkowie to. No a potem członkowie się wypalają, bo mówią, a my nic nie mamy do gadania w stowarzyszeniu, bo zarząd rządzi. No, członkowie muszą w stowarzyszeniu się wypowiadać, wtedy mogą się wypowiadać obywatele w gminie. Jak będziemy mieli demokrację w naszych stowarzyszeniach, w naszych gminach, to my będziemy mieli demokrację bezpośrednią w Polsce. I nie będziemy sobie wyobrażali, żeby inaczej załatwiać pewne sprawy. O, właśnie. Czyli jak mnie pytasz, edukacja bardzo ważna, tak? Edukujmy szkoły, dzieci, uczmy w samorządach, tak? No właśnie. Niech nauczyciele nie uczą o literze, o jakimś artykule, tylko decydujmy, niech klasa decyduje, gdzie jedziemy na wycieczkę. Czy idziemy do filharmonii, czy idziemy do teatru. Czy jedziemy do Malborka, czy jedziemy do Krakowa, tak? Czy do Warszawy. Czy idziemy na basen, czy zadecydujmy, zagłosujmy. Niech szkoła się wypowie w referendum, jak mają wyglądać przerwy, albo czy przeznaczamy budżet od gminy, który dostaliśmy na centrum multimedialne, czy na radiowęzeł i tak dalej, czy na jakieś, nie wiem, telewizje dla influencerów uczniowskich. Podejmujmy decyzje, angażujmy ludzi, tak? Co więcej, niech ciało pedagogiczne podejmie jakąś decyzję razem, wspólnie, w głosowaniu. Niech te głosowanie będzie. Tyle tylko, tak jak mówię, to są powolne procesy z jednej strony, a my miejmy sukcesy, że ktoś się dowie, to tak można, to tak można, że my możemy obniżyć, że my możemy w inicjatywie uchwałodawczej na przykład obniżyć cenę biletów, albo na przykład, no proszę Państwa, no możemy na przykład wprowadzić bezpłatną komunikację w naszym mieście. Inna rzecz, czy ja jestem za, czy nie, ale. No, można za darmo wprowadzić komunikację, bo głosujemy w referendum. Rada Miasta i prezydent musi to zrealizować. Jak nie, no to się podaje do dymisji, no bo oczywiście ktoś może odmówić, bo może powiedzieć, ja nie potrafię, nie wiem. No ale bardzo wiele rzeczy. Obniżka cen biletów na przykład. Ba, my, to by było piękne, jak my byśmy w jakiejś gminie, kto, jacyś obywatele by się opodatkowali. Czyli na przykład. Wszyscy się opodatkowujemy 10 zł na rzecz czegoś, bo chcemy coś zrobić. I każdy obywatel naszego miasta 10 zł wpłaca, bo możemy się opodatkować w referendum na przykład. Tak? Żeby też pokazać, że nie tylko wyciągamy rękę, ale mówimy, idziemy z pomysłem, skąd to sfinansować. No tego typu rzeczy, tego Tak. typu rzeczy. Bardzo wiele podałeś tu interesujących przykładów. Myślę, że można by było je wprost przenieść do wielu gmin w Polsce. Cieszę się, że też wybrzmiewa taka różnorodność tych pomysłów z tego, co mówisz, bo naprawdę jesteśmy w stanie poprzez demokrację bezpośrednią zmienić wiele, od jakichś bardzo małych rzeczy, które dotyczą jakby bezpośrednio na przykład naszej ulicy, możemy wnieść petycję poprzez jakby takie duże jakby sprawy, jak nawet samo opodatkowanie się. Więc jest to szereg przykładów. To, co jeszcze na samym początku wybrzmiało z Twojej wypowiedzi, to problemy, z jakimi się borykają osoby, które się już zaangażują społecznie, i to jest ten hejt. I jak to wygląda? Czy rzeczywiście aktywiści, osoby, które się udzielają społecznie, spotykają się z problemami, właśnie z taką agresją, nawet z nienawiścią innych osób, czy z bezpodstawną krytyką? To tak, to jest problem. Ja mówię na to dosyć prosto, chociaż ja jestem prosty chłopak. To znaczy, ja mówię tak, po pierwsze, jak sobie nie umiesz z tym radzić, to się nie zabieraj za działanie publiczne. Po prostu, to jest moja rada. To znaczy, no, jeżeli masz z tym problem, to się nie zabieraj, bo to, że się spotkasz z agresją, hejtem i różnymi rzeczami, to jest jak dwa dodać dwa równa się cztery. A powodów jest mnóstwo. Anonimowość na przykład, tak? Czyli anonimowo cię można w internecie zaatakować. Takie myślenie, że a jaki on tam ma interes, coś tam, co on tam chce? Co on tam ten cwaniak tutaj skacze? No, skacze, bo coś chce zmienić, to jest normalne. A jak skaczemy, no to nas ludzie za nogi ciągną. A im wyżej wyskoczymy, tym mocniej nas ciągną za te nogi. Czyli ja zawsze mówię tak, no hejt jest formą, hejt jest formą hołdu skuteczności naszych działań. Im więcej hejtu, tym więcej hołdu, tak naprawdę. No bo to znaczy, że zaczynamy coś załatwiać i zaczynamy naciskać komuś na odcisk.
Ale niewątpliwie tak Tak. całkiem serio. Ja po pierwsze uważam, że nie należy działać, jeżeli ma się skórę nazbyt twardą, nie twardą, że tak powiem, jest się człowiekiem wrażliwym. Po drugie, uważam, że trzeba wypróbować, czy jest się wrażliwym, czy nie. Bo człowiek twardnieje. Z czasem człowiek twardnieje i to też jest ważne, bo tak naprawdę, no, co nam może grozić? No, błagam. To znaczy, wyobraźmy sobie teraz, że nasi dziadkowie chodzili w powstaniach, albo nasi dziadkowie byli wywożeni na Syberię, a my mamy problem, bo ktoś na Facebooku coś niemiłego napisze o nas, o naszej żonie, o kimś tam. No, błagam. No. To znaczy, no, miejmy skalę. Ja rozumiem, że to boli, że to jest straszny problem, no ale stwardnijmy. No. Wywozili ludzi do więzień, do lasów, na Syberię, rozstrzeliwali, no to były problemy. Nie dawali pracy, nie pozwalali wyjeżdżać, bo nie było paszportów. No a u nas naszym problemem jest Facebook i Twitter. No jest niemiło, no, no i co? Poza tym ja zawsze uważam, że trzeba kasować, a na przykład kasować wpisy, nie odpowiadać, wyrzucać ludzi, to też jest praktyka. Nie przejmować się. To znaczy, jakby wcale nie trzeba wchodzić, a w ogóle to najgorzej wchodzić w dyskusję. Ja też mówię, po co tu wchodzić w dyskusję? Wchodzenie w dyskusję nie ma sensu. Idę dalej, robię. Niech czyny świadczą, nie słowa i tam tarczki. Ale oczywiście, tak, jest to problem. Tak, jest to problem takiego mięknięcia też i anonimowości pewnego rodzaju, bo oczywiście ludzie straszne rzeczy potrafią pisać. Ale czasami to też jest feedback, bo czasami no, sami chcielibyśmy być tacy super ekstra, a nie zawsze jesteśmy. Czasami ktoś nam może zwrócić na coś uwagę. Mnie się to zdarzało i to też może być jakieś pole do refleksji. A czasami dobrze mieć autorefleksję i posypać głowę popiołem albo się zastanowić nad jakimś własnym działaniem. No to jest komunikat zwrotny. Więc mówię, bzdurny hejt, kasować się nie przejmować. Taki hejt, który stawia znaki pytania, zastanawiać się nad nim. No ale ogólnie pamiętać, mieć w pamięci, że tak to jest. Tak? Tak to jest. I jednocześnie, a ja w ogóle jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Ja się staram zawsze pozytywnie. Zawsze pozytywnie. I to jest fascynujące. To znaczy, zawsze, jak bardzo często takie pozytywne wypowiedzi potrafią wylać na wzburzone morze czasami. Są takie zdziwienia też. W wielu dyskusjach też uczestniczyłem, takich internetowych, i też trzeba uważać, bo jak zawsze spokojnie, to znowu ktoś tam prowokujesz tym spokojem, celowo to robisz. To znaczy. Spokój, który nie jest cyniczny, tak? O tak bym powiedział. Ale to też jest ważne. Przechodzenie do merytoryki, to jest ważne. Przejdźmy do merytorycznej dyskusji, prawda? I wtedy często takie argumenty ad personam się kończą. No i to tyle, ale pomoc psychologiczna lokalnym działaczom i nie tylko lokalnym na pewno by się przydała. No bo znowu, przykład idzie niestety, tu akurat przykład też idzie z góry. No posłuchajmy tego, co się dzieje. No właśnie, a skoro to się dzieje, a my jesteśmy tacy sami, to znowu demokracja bezpośrednia, tak samo możemy, a poważnie mówiąc, rewolucja dokona się od dołu w Polsce, nie mam wątpliwości. Nigdy rewolucja od góry dokonana jest rewolucją nietrwałą. Musi się dokonać oddolnie, mentalnie. Najpierw w naszej mentalności, czyli naprawdę musimy uwierzyć w demokrację, to po pierwsze. Po drugie, uwierzyć w demokrację bezpośrednią, zacząć ją stosować w swojej organizacji, zacząć ją stosować w gminie, a potem dopiero zacząć ją stosować ogólnopolsko. I to wtedy będzie możliwe, bo damy też te przykłady. I zwróć, Agato, uwagę, jaka to jest piękna sprawa, że my dzisiaj możemy dać świadectwo, że możemy o sobie decydować właśnie w gminach. Bo jak pokażemy, że jesteśmy inteligentną społecznością, generującą z siebie pomysły, to jest zupełnie inaczej. I znowu właśnie, to co mówiłem o burmistrzach i o prezydentach, jak jakiś prezydent by zrobił referendum, Boże, no przecież żaden prezydent chyba, nie wiem, popraw mnie, ale wydaje mi się, że żaden prezydent nie zrobił referendum skutecznego w Polsce. Chyba się nikomu nie udało.
A jak to udało, No, jeśli to, chodzi o te to... ogólnokrajowe, to jedyne. Jeśli Tak? chodzi o te ogólnokrajowe, no to rzeczywiście jedynie te akcesyjne do Unii Europejskiej było No, skuteczne. No, jeszcze było ten przeciągnięte referendum, na jeśli chodzi o plecach. przyjęcie. Tak, przeciągnięte na Tak, plecach, jeśli zresztą chodzi jeszcze o notabene. inne referenda, to te. Tak, no poza tym jeszcze referendum z przyjęciem konstytucji, ale ono nie wymagało frekwencji 50%, więc to jest inna kwestia. Myślę, że takie podsumowanie tej naszej rozmowy to jest to, że ta droga do aktywizmu społecznego, lokalnego nie jest usłana różami. Niestety trzeba mieć to na uwadze, że możemy się spotkać też z przeciwnościami, z krytyką, która z jednej strony może być feedbackiem, z którego możemy wyciągać jakieś wnioski, ale z drugiej strony może być hejtem. Więc też warto brać to pod uwagę. Pomoc psychologiczna osobom zaangażowanym społecznie na pewno by się przydała na różnych kątach, na różnych szczeblach, ale to, co też warto przede wszystkim mieć pod uwagę, to jeśli my nie będziemy korzystać z tych narzędzi demokracji bezpośredniej, to nikt się nie domyśli, czego my chcemy, jakich zmian oczekujemy, że trzeba po prostu z nich korzystać, żeby one były skuteczne. Bardzo dziękuję Ci, Arkadiuszu, za spotkanie i za taki przekrój tego, co my możemy w naszych gminach, i myślę, że też szereg inspiracji dla osób, które nas może oglądają, co do tego, co one mogą zmienić właśnie w swojej miejscowości. Niech żyje demokracja bezpośrednia, nic o nas bez nas.